też tą stronę. Artur prezydent PL. Powiedz jemu, że jest bezpartyjny, bo bezpartyjny jest jeden. Jeden może być taki, drugi może być owaki, ale tylko jeden jest jaki. No właśnie, bezpartyjny. Wejdź na stronę arturprezydent.pl. Poznaj siłę bezpartyjności, bo wtedy masz wszystko w kościach. A tylko mocny kręgosłup, mocny kręgosłup da siłę. Bo partyjni zniszczyli, zniszczyli naszą siłę. A tylko może być jedyny, jedyny taki bezpartyjny, który wejdzie na stronę Artur Prezydent. Bo taki prezydent jedyny może być bezpartyjny. Wtedy Polska może, może mieć taką siłę. Wtedy powiedz, kochamy cię bezpartyjny. Bo tylko jedyny może być bezpartyjny. Więc nie narzekaj, że pada deszcz lub świeci słońce. Pogoda jest umiarkowana i gołąb leci nad nami. Więc wejdź na stronę Artur Bezpartyjny. Lieblingshit von Bab, alles im Lot bei WDR 4. Mittwoch ist bei uns WDR 4 Reisetag mit dem Schwerpunkt, ist Reisen in Corona-Zeiten entspannt möglich? Ihre Fragen dazu gerne an wdr4.de. Seit heute sind Busreisen in Nordrhein-Westfalen wieder erlaubt. Ja, Tagesausflüge und mehrtägige Reisen sind möglich. Das Unternehmen Kottenstädte im münsterländischen Ostenfeld hat heute Morgen um 6 Uhr einen der allerersten Reisebusse in Nordrhein-Westfalen überhaupt auf große Fahrt geschickt. Es geht nämlich nach Kühlungsborn an die Ostsee und Buschefin Anne Kottenstädte musste wegen der Corona-Pandemie ihre 17 Busse nämlich von jetzt auf gleich abmelden. Seitdem haben sich nach eigenen Angaben rund 70.000 bis 90.000 Euro Verlust angesammelt und natürlich viele schlaflose Nächte. Heute Morgen konnte sie endlich aufatmen. Ich freue mich absolut, dass es jetzt am Ende so schnell geklappt hat und wir mit 2,5 Monaten Verzögerung in die Saison starten können. Und es ist ein Gefühl, als wäre es die allererste Fahrt. Es ist einfach nur total rührend und wir freuen uns auf die Gäste. Ja, ja. An Bord des Reisebusses gelten natürlich strenge Hygienevorschriften wie in normalen Linienbussen. Es gibt eine feste Reihenfolge beim Ein- und Aussteigen. Nur der Busfahrer darf an den Kofferraum, sonst da immer jeder ran. Erinnere mich auch noch dran. 25 Gäste sitzen heute weit verteilt in einem 60-Sitzer. Nur jede zweite Reihe ist besetzt. Kaffee in Porzellantassen, westfälische Schnäpschen aus dem Pinnchen, das alles geht nicht. Dafür Einwegbecher mit Plastikdeckel oder geschlossene Fläschchen. Hände desinfizieren, Masken an Bord. Die Gäste dürfen im Bus nicht aneinander vorbeilaufen. Viele, viele Einschränkungen. Aber die Gäste im Bus von Kottenstädte aus dem Münsterland sind froh, dass es endlich wieder losgeht. Ja, wir freuen uns. Wir nehmen uns sehr in Acht, wie sich das gehört. Wir sind ja nun mal die Risikogruppe und wir freuen uns eigentlich drauf. Ja, auf dem Weg zur Ostsee, heute früh aus dem Münsterland, einer der allerersten Busse. Denn Busreisen sind unter strengen Hygieneauflagen ab heute wieder möglich. Und vorne der beliebte erste Platz, der muss bestimmt auch frei bleiben. WDR 4, mein Radio für Nordrhein-Westfalen. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember.
des Shoppingen, Shoppingen. Shoppingen, piękna miejscowość. To w Shoppingen ludzie zbierają podpisy. Zbierają podpisy na Artura, bo Artur może być tylko jedyny prezydent Polski. Nawet w kościele wiedzą dobrze, że to jest prezydent wszystkich Polaków, bo jest prezydentem bezpartyjnym. Handluje autami, handluje. A ten drobny zarobek wyrzuca na wizytówki, po to, żeby zwyciężyć wybory. I jak zwycięży wybory na prezydenta, to sobie kupi pięknego Mercedesa. A od kogo kupi? No od Jurgena kupi pięknego Mercedesa, bo Jurgen Holst przyjacielem prezydenta. Artur chętnie tankuje u Jurgena. Trzeba umyć samochód, proszę Państwa. I nowy Mercedes jest właśnie dla mnie. Widzicie? Właśnie. I dzisiaj nim będziemy wracać. Będziemy wracać do Bad Essen. Tak, kochani moi, warto czekać do końca, ponieważ warto się ze mną jeszcze raz spotkać. Mamy godzinę 10, a tak naprawdę prawie że 11, bo mój zegarek jest przestawiony o godzinę do tyłu. Wróciłem właśnie z wylotu. Zapraszam Państwa na stronę internetową www.artur-prezydent.pl. Tam proszę wpisywać w kontaktach swoje adresy mailowe i przedstawiać mi program, jaki chcielibyście, bym zrealizował jako prezydent Polski, ponieważ nie zamierzam programu pisać sam. W tym jest wasza rola, żebyście napisali mi ten program, bo wy napiszecie właśnie to, co chcą ludzie z Polski.
A nie, że będą partie polityczne obiecywać i pisać. Nie. Jeżeli jest bezpartyjny prezydent na... Bezpartyjny prezydent. To będzie właśnie nim bezpartyjnym Artur Głowacki, bo wy mu napiszecie program to, co oczekują Polacy, a nie to, co oczekują i obiecują partie polityczne, które tak naprawdę kradną z podatków waszych, moich, emigracji zarobkowej, bo kradną cały czas. Nic w tym kierunku nie robi prezydent partyjny, który jest obecnie. Nic w tym kierunku nie robi król Polski, który jest też obecnie, który wprowadza hierarchię antydemokratyczną, bo narzuca wszystko, jak ma być i jakie mają być terminy. A termin, który obligatoryjnie pokazuje się w mediach publicznych, że będą wybory 28, nie będzie zrealizowany. I o tym wam mówi Artur Głowacki. 28 czerwca nie może być terminem na prezydenta Polski z tego powodu, że zgłosiło się 41 kandydatów, a jeżeli są ogłoszone nowe terminy na prezydenta Polski, powinny być ogłoszone również tak, aby inni kandydaci, którzy być może się pojawią jako nowi, mogli mieć ten czas zebrania podpisów, a przypominam, jest to od momentu ogłoszenia na przykład 4 czerwca kolejnych wyborów, to trzeba przynajmniej do do 16 lipca zdać dokumenty związane z rejestracją komitetów wyborczych, czyli trzeba złożyć na odpowiedniego kandydata 1000 podpisów poparcia, zebrać komitet wyborczy w składzie przewodniczący, bo to jest najważniejsza osoba, i pełnomocnik do spraw finansowych, to jest druga najważniejsza osoba, bez tego nie można zgłosić komitetu wyborczego na wskazanego kandydata na prezydenta Polski, i to trzeba mieć na to przynajmniej 46 dni, a potem jest 10 dni, żeby dodatkowo dołączyć 100 tysięcy podpisów i wówczas może być to kandydata na prezydenta Polski. Inaczej być nie może. Także nie może partia PO proponować pana Trzaskowskiego tak od razu, ponieważ terminy muszą być zachowane zgodnie z konstytucją. Konstytucji na razie nikt nie zmienił i dlatego na podstawie tego wniosek jest jedyny, że 28 czerwca nie mogą być przeprowadzone wybory na prezydenta Polski, bo byłoby to bezprawne. Tak samo wie o tym Jarosław Kaczyński, który jest prawnikiem, tak samo wie o tym pan Duda, który jest prawnikiem. Oni nie będą mieli w tym momencie nic do powiedzenia, bo jest konstytucja, która obowiązuje wszystkich, i partyjniaków, i bezpartyjnych, i do tego należy się stosować. Musi o tym powiedzieć publicznie marszałek Sejmu. Inaczej ja jako Artur Głowacki, bezpartyjny kandydat na prezydenta Polski, złożę wniosek o delegalizację tego rządu, który jest i który to nam narzuca, bo nie może być to narzucone. To może być tylko i wyłącznie przestrzeganie praw związanych z Konstytucją Polski, bo ona obowiązuje, a nie, że partia polityczna, która rządzi, narzuca nam coś, bo to wówczas jest niesprawiedliwe i bezprawne przede wszystkim. A liczy się tutaj dobro wszystkich Polaków, a nie tylko jednej partii politycznej, która cały czas chce rządzić w ten sposób Polską, bo nie da się rządzić w sposób taki, jak akurat ona nam proponuje, bo Polacy na to nie wyrażą zgody. Po prostu będzie bojkot wyborów, bo ja jako bezpartyjny kandydat nie wyrażam na to zgody, aby w ten sposób odbywały się wybory i tak proponowane terminy byłyby po prostu krzywdzące dla innych kandydatów. Przypominam, że partie polityczne finansują się z naszych podatków, również i z moich, czego ja na przykład nie lubię, bo jestem bezpartyjny. Kto w takim razie będzie finansować bezpartyjnych? Bo przecież oni także mają prawo do startu w wyborach na prezydenta Polski. Kto sfinansuje, panie Morawiecki i panie Duda i panie Kaczyński, mój start? No chyba wasza partia będzie musiała to pokryć, bo rządzicie na razie. W takim razie wystąpię do was na odpowiednie adresy mailowe o zwrot kosztów związanych z moją kampanią wyborczą,
i z poniesionymi kosztami związanymi z tym, że zabroniliście oficjalnie zbierać w Warszawie podpisów i zgromadzeń narodowych, bo tylko tak można zbierać podpisy. Jeżeli pan Andrzej Duda zebrał 2,5 miliona podpisów, to wówczas powinna powstać komisja prokuratorska, która sprawdzi legalność tych podpisów, bo twierdzę, że pan Andrzej Duda nie zebrał, bo to jest niemożliwe, 2,5 miliona podpisów, choćby miał nie wiadomo jaki komitet, choćby nie wiadomo miał jak rozbudowaną partię, bo pan Andrzej Duda musi swój komitet powołać, swoje włożyć jakieś oszczędności i pieniądze, a nie, że będzie ciągnąć z partii politycznej, bo to jest przekupstwo prezydenta bezpartyjnego, a przecież tak Andrzej Duda jako prawnik powiedział, że jest bezpartyjny, to przecież prawnik też nie może kłamać, bo jeżeli prawnik kłamie, no to do czego nam taki prawnik i do czego nam taki kłamliwy prezydent? Prawda, panie Andrzeju Duda? Chyba też się zgodzi ze mną pan Bosak, bo też jest prawnikiem. Prawnikiem nie. Jeżeli wpiszemy zawód Bosaka, to wyskoczy nam polityk. A polityk to tylko wiadomo, że miele jęzorem, z czego powstaje piana, a ta piana za chwilę opadnie i też jest to wątpliwe, czy Bosak w związku z tym, że nie popiera działań związanych z ochroną, powiedzmy, zdrowia ludzi starszych, bo kpi z tego wszystkiego, narodowcy kpią z Korwin-Mikke. Mam wiele przykładów, gdzie nagrywałem programy, gdzie popierający ludzie Bosaka mówią, że Korwin jest idiotą i nigdy nie dojdzie do niczego. No to w takim razie, jeżeli są razem w Konfederacji, to chyba źle sobie wzajemnie życzą. Ostatnio widziałem Korwina z Bosakiem, który powiedzmy zaciśniał swoją więź, no ale to chyba też na podstawie tego, co ja powiedziałem wcześniej w internecie. Tak, panie Bosak, i tak będziecie u mnie w Pałacu Prezydenckim w przyszłości, ale od spraw propagandy bardziej. No, pan Mentzen będzie przy mnie do spraw podatkowych i po to, żeby polepszyć sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej państwa polskiego. Pan Korwin, to co obiecałem podczas grudniowej rozmowy, pan Korwin będzie człowiekiem honoru, który wprowadza delegację wyższego szczebla do Pałacu Prezydenckiego, aby się przywitały z prezydentem Arturem Głowackim. Mam też pewną rolę dla prezydenta Dudy. Będzie to zaopatrzeniowiec od spraw piśmiennych, a tak samo będzie to człowiek, który sprawdza pod kątem prawnym, bo skoro jest adwokatem i prawnikiem, to będzie sprawdzać pod kątem prawnym wszystkie pisma, które będą do mnie docierać i będzie mi szykować te piękne długopisy, którymi ja będę akceptować bądź nie te przepisy, które są obowiązujące dla państwa polskiego i dla Polaków, ale niestety nie będzie to miało wpływu ich, powiedzmy, pochodzenie, jakie są, a wiadomo, jakie są pochodzenie Kaczyńskiego, Dudy i innych startujących z partii politycznych. Moje pochodzenie jest typowo polskie i tutaj chcę stanowczo o tym powiedzieć, że jestem bezpartyjnym kandydatem bez żadnych wpływów partii politycznych i doprowadzę do tego, że partie polityczne nie będą miały głównego wpływu na życie gospodarcze państwa, będą miały wpływ tylko działania ekonomistów, bo ekonomia się liczy dla naszego państwa, żeby państwo polskie było mocne, silne i bogate. Zapraszam jeszcze raz do pisania do mnie maili na arturglowacki27@gmail.com, do puszczania SMS-ów na telefon +48 661 0348 bądź do sekretariatu, gdzie sprawuje dyżur też pani, która ma pojęcie o wyborach. Jest to numer +48 516 738 i na końcu 71 lub strona internetowa www.artur-prezydent.pl. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Spotkamy się niebawem.